różnica. Jeżeli chodzi o wiek obu zawodników, można powiedzieć, że to jest starcie dwóch generacji. Niech Państwo spojrzą na Bullaida. To jest ta agresja taka charakterystyczna dla ludzi od Mike'a Passaniera. Zresztą sam Bullaid nie ukrywał, że on w swoim młodym życiu miał już dużo sytuacji, w których zachowywał się zdecydowanie bardziej agresywnie niż powinien. No i dlatego też stwierdził, że woli podjąć treningi na całego, poświęcić się dla sportu. Ale to może być twarda walka. Fantastycznie, kolano z przeskokiem. Każdy cios wkłada Bullaid pełną siłę w każde kopnięcie. Tak patrzymy na tego młodego zawodnika, patrzymy na jego styl walki. A ja widzę go pierwszy raz na żywo, z wyjątkiem kilku obrazków, jakie można było zobaczyć. No i już w tej chwili mogę z całą stanowczością i odpowiedzialnością powiedzieć, przypomina mi 19-letniego Badra Hariego. Właśnie tą dynamiką, tą eksplozywnością, jaką prezentuje. I samymi seriami akcji, których także słynął właśnie Bad Hari za młodu, później często stawiał na pojedynczy cios. Stara się odgryzać Kobylański. Oczywiście patrzymy na tę walkę jako pojedynek podczas tej gali, ale skoro reklamowaliśmy Iliasa Bullaida jako zawodnika o największym potencjale z tych nie mających jeszcze 20 lat fighterów kategorii do 70 kg, no to widzą Państwo, że jego obserwowanie no jest prawdziwą przyjemnością. Kobylański się broni, jak na razie skutecznie. A teraz zaatakował. Znakomita była ta akcja, zwłaszcza z tym ostatnim sierpem pod prawy łokieć. Bardzo dobrze przesłał te pierwsze ataki w wykonaniu Bullaida. I teraz to Polak stara się przystępować do ofensywy. Jeszcze raz atak w okolice wątroby. To jest właśnie to doświadczenie Piotra, które pozwoliło mu trudne chwile przetrwać, a kto wie, być może odpowiedzieć. Choć z drugiej strony ta cała siła tych seryjnych ciosów i kopnień zadawanych przez Iliasa Bullaida no może mieć znaczenie w następnym starciu. Zabagał się Piotr, szkoda. Ale widzieli Państwo również, jak tylko Bullaid zobaczył, że jest odkryty, te ręce natychmiast powędrowały w górę. Zresztą powrót ręki po kopnięciu, aby chronić twarz, także jest znakomity. Jakie wskazówki od Rafała Kałużnego? Trudno tutaj cokolwiek radzić, tu doświadczenie powinno Kobylańskiemu podpowiadać, w jaki sposób rozwiązywać ten pojedynek, ale jeszcze raz powtarzamy, patrzymy na Bullaida i wydaje nam się on zawodnikiem, który nie ma słabych stron. Czasami u młodych, agresywnych fighterów występuje brak obrony, takie ogromne luki w obronie. Natomiast niech Państwo zwrócą uwagę, jak on pilnuje głowy, jak po każdym kopnięciu ta prawa ręka wraca natychmiast, aby nie pozwolić rywalowi się trafić. Trudno powiedzieć, co musi tutaj zrobić teraz Kobylański. Być może po prostu to on powinien starać się przyjąć inicjatywę, wyprzedzać akcję rywala, nie pozwolić się rozkręcić tak bardzo przeciwnikowi, bo trudno będzie mu walczyć z kontrą. Tak wiele widzi Bullaid. A teraz Kobylański, bez wątpienia. To jest właśnie to. On trzyma bardzo wysoko ręce, jest zakryty i chce wykorzystać właśnie ten moment, kiedy Bullaid poczuje się bardzo pewnie, będzie wyprowadzał jakiś cios i nad lewą ręką można zaatakować prawą. Teraz zrobił to lewą ręką. I trafił także prawym. Dobrze. Ale oczywiście cały
cały czas stara się atakować, także BULLAID. Znów doskonały hak pod prawy łokieć, ale odpowiedział w tej chwili. To jest taka charakterystyczna akcja. Przy ściągnięciu głowy nagle puszcza się tę głowę i strzela się lewym albo prawym sierpem. Doskonała walka, kapitalny pojedynek technicznie. Jeżeli chodzi o twardość, obu zawodników, to jest bezwzględnie numer jeden podczas tej gry. Oczywiście wielkie brawa już w tej chwili dla tych dwóch zawodników. Teraz wymiana niskich kopnięć. Świetnie BULLAID rozpoczyna często akcję, od razu wchodzi z kolanem. Tak, żeby zaatakować szczękę swojego przeciwnika. Fantastyczna walka, naprawdę godna każdego ringu i każdej organizacji. Rewelacja i to są brawa przy otwartej kurtynie dla Piotra Kobylańskiego i Iliasa BULLAIDA. Jest poszukiwanie miejsca pod prawym łokciem holenderskiego Marokańczyka. Już kilka razy Kobylański tym hakiem trafił w wątrobę. Jeszcze nie ma żadnego uszczerbku, jeżeli chodzi o kondycję, ale ta akcja właśnie na raz, dwa, trzy ciosy kończona w ten sposób. Teraz klasycznie, kickboksersko. Naprawdę znakomity pojedynek tutaj zestawił Donata Simonetti, trzeba przyznać. Świetnie jest Kobylański przygotowany do tej walki. A tak jakby zapał i temperament BULLAIDA troszeczkę osłabł. Walczy w tym momencie nieco bardziej schematycznie, z nieco mniejszym pomysłem na to, jak rozwiązać ten pojedynek. Nie dał się złamać Piotrek Kobylański swojemu przeciwnikowi pod tym naporem ciosów i on także przechodzi do ofensywy. Zaczął w tej chwili Kobi absolutnie czytać akcję BULLAIDA. Rozbity nos Kobylańskiego. To oczywiście uskrzydliło BULLAIDA i on chce, aby ta końcówka należała zdecydowanie do niego. Końcówka tak, należała do niego. Ozdoba tej gali bezsprzecznie. Nie spodziewamy się, żeby tę walkę przebił finałowy pojedynek tego turnieju w kategorii ciężkiej między Tomaszem Szczepkowskim a Sergiejem Laszczenką, ale przypominamy, że główną walką wieczoru nieturniejową będzie konfrontacja Artura Kiszenki z Radosławem Paczuskim. Czy oni będą w stanie dać nam tak twardą i tak wyrównaną walkę, jaką dają nam BULLAID i Kobylański? Na pewno z nieco mniejszą szybkością będzie do pojedynku w końcu. Kategoria będzie to do 80 kg, 10 kg więcej niż w tym przypadku. Teraz będzie trudno Piotrowi w tej rundzie, w końcu ma rozbity nos, ciężko będzie mu się oddychało. A trzeba pokazać tutaj całą pełnię swoich umiejętności, wielką odporność przy tych akcjach Iliasa BULLAIDA, taki charakter, a jednocześnie zaatakować. Przecież Kobylański chce wygrać tę walkę. Ależ seria, w tej chwili seria ciosów lewą ręką ze strony BULLAIDA. Odpowiada Piotr. Takie walki, kiedy obaj zawodnicy praktycznie nie robią kroku w tył. Przyjmują wszystko. To jest taka niebywała twardość i odporność. Nos Polaka znów rozbity. Najlepsze są te akcje, raz, dwa, trzy, które Kobylański kończy niskim kopnięciem. O kolanie można spróbować zaatakować. No proszę, takie umiejętności techniczne u tego 19-letniego zawodnika, który oczywiście umiejętności można mieć, ale on się nie boi ich pokazywać w tak ciężkiej walce. Jest przewaga Iliasa BULLAIDA. Ale cały czas stara się opowiadać
brat Kobylański, naprawdę. Ogromna zawziętość Polaka nie odpuszcza tutaj. Kopnięcie na kopnięcie, cios na cios, blok na blok. Przyszykował sobie Bullaid w tej chwili Polaka do zadania ciosu kolanem. Ileż tych ciosów jeden i drugi zblokowali, będą bolały te ręce. Zresztą po takiej walce będzie bolało ich wszystko, nawet końcówki włosów. Ilość ciosów, to ciężkich ciosów, ja już nie mówię o tych blokowanych, ale tych, które przyjęli, jest naprawdę zasługująca na największe uznanie. Dobre kopnięcie Kobylańskiego. Na tych akcji jest za mało. Teraz Polak, czy stać go będzie jeszcze na takie akcje seriami? Jeszcze jeden atak. Fantastycznie zrobił to Ilias Bullaid. Mimo naprawdę bardzo dobrej obrony Kobylańskiego, to pokazał Holender tutaj nieprawdopodobny potencjał. Świetna walka. Oklaski. Brawa dla obu zawodników. Bezsprzecznie najlepsza walka podczas tej gali. Co do werdyktu, raczej nie powinniśmy mieć złudzeń. Ilias Bullaid był zawodnikiem lepszym od Piotra Kobylańskiego. Tak naprawdę, Kobylański może być z siebie mimo wszystko zadowolony, mimo tego, że przegra ten pojedynek. Oddał tutaj siebie absolutnie wszystko, a rywalizował z zawodnikiem, który w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie będzie odnosił ogromny sukces. In the blue corner, Ilias Bullaid! To jest jednak charakterystyczne. Przyjeżdżają do Polski zawodnicy, którzy zostają wielkimi gwiazdami. 19 lat miał Murto Kronecker, który pojawił się w Płocku na Angels of Fire. 19 lat ma teraz Ilias Bullaid.